Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem chciałbym pokrótce omówić niewielką broszurkę wydaną przez wydawnictwo Osprey, a napisaną przez panów zmarłych w 2007 roku rosyjskiego archeologa pana Jewgenija Czernienko, specjalista od scytów i brytyjskiego rysownika, militarysta pana McBride'a. I ci dwaj panowie właśnie popełnili taką broszurkę pod tytułem Scytowie 700 przed naszą erą do 300 przed naszą erą, w której to z pięknymi ilustracjami rozrobionymi przez pana McBride'a przybliżyli świat scytów. Pan Jewgeni Czernienko napisał krótki, ale treściwy, wspaniały tekst o scytyjskim uzbrojeniu, o ich sztuce oraz o ich historii trochę z napisaniem paru zdań o wyprawie nieudanej Dariusza Wielkiego na scytów, żeby zabezpieczyć sobie tyły przed atakiem na Greków. Nieudanej, gdyż scytowie, unikając starcia i stosując wojnę podjazdową, przetrzebili Persów i później o bitwie nad rzeką Tatis, gdzie dwaj pretendenci o tron księstwa bosporańskiego, czyli greckiego księstwa na Krymie, się ze sobą bili, no i wykorzystali do tego swoich sąsiadów scytów. Warto wiedzieć, że wielu greckich rzemieślników pracowało dla scytów i tworzyło piękne dzieła sztuki, które scytowie, co bogatsi i bardziej tacy, można powiedzieć, wojownicy z sukcesem na polu walki, czyli też bogaci, sobie używali, u nich zamawiali, chociaż sami złotnicy scytyjscy też bardzo szybko wypracowali wysoki kunszt i do dzisiaj znajdujemy w ich grobowcach na terenie dzisiejszej Ukrainy czy południowo-zachodniej Rosji i na Przedkaukaziu wspaniałe grobowce z naprawdę wyrobami złota wielkiej jakości. I tutaj należy powiedzieć, że mimo swojej niewielkiej objętości praca pana Czernienki i McBride'a jest wspaniała, zarówno graficznie, jak i ten zwięzły tekst jest też fajny, jest to świetny wstęp dla wszystkich zainteresowanych historią indoeuropejskich koczowników, co jest rzadkie, ponieważ scytowie przez język i pochodzenie byli indoeuropejczykami, a raczej większość ludów, które znamy ze stepów z Wielkiego Stepu, które coś osiągnęły, były albo ugrofińskie, albo mongoloidalne, albo tureckie. Oczywiście na początku, w znamieniu języka, ponieważ jak jakaś horda osiągała sukces, to albo siłą włączała tych wojowników, co przetrwali z pokonanej hordy, albo inne do nich dołączały, więc szybko etnicznie stały się mieszankami. Niemniej jednak język zwycięzców często dominował bardzo długo. A scytowie byli właśnie, jak większość z nas tutaj, myślę, indoeuropejczykami. I dlatego są też warci zainteresowania, też ze względu na wysoki kunszt artystyczny, jakie osiągnęły ich wyroby, zwłaszcza z metali szlachetnych, plus też ich wkład w historię Bliskiego Wschodu, w historię Grecji i Macedonii i ogólnie bardzo ciekawe dokonania. Dlatego polecam wszystkim przygodę ze scytami zacząć od książki pana Czernienko i McBride'a, a później można przejść do książki Smirnowa, Scytowie i do innych, po angielsku też jest parę fajnych, które jak skończę czytać, pewnie też omówię na tym kanale. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.